Gdzie powinien być przewożony bagaż w autobusie turystycznym? Na siedzeniach pasażera, między siedzeniami, w lukach bagażowych? Generalnie autobus jest skonstruowany do tego, aby przewozić osoby i również tych osób w bagaże. Natomiast nie możemy i musimy pamiętać, że bezpieczeństwo tych pasażerów stoi na naszych barkach jako kierowców czy przyszłych kierowców, więc powinniśmy o to zadbać, że bagaże, i czy on będzie podręczny, czy troszeczkę większy, powinien znajdować się w specjalnie dedykowanym miejscu do tego, który jest stworzone w autobusie, czyli w lukach bagażowych, które się znajdują właśnie tutaj na samym dole tego autobusu. Prawidłowa odpowiedź będzie odpowiedzią C.